A ty przecież moją skrzynkę piękną nagrywasz tutaj. Finał na Stadionie Narodowym i to jest nasz cel, tak? Jeżeli tutaj ten Piast, bo to jest oczywiście silny przeciwnik, by nam się udało przejść, to wiadomo, mamy już puszczenie połownicy, a później decydują mecze, dwóch mecze, więc droga może okazać się po tym meczu naprawdę łatwa i krótka. Dziada, ja cię nie poznałem. Pikaterka chyba. Takie dają, nie? Szek chyba importowany. Szukam znaczka, ale nie widzę. Wszyscy liczymy na ciekawe spotkania, to bardziej, że to jest tak naprawdę praktycznie jedyna dwójka z piątki najlepszych drużyn z poprzedniego sezonu pozostała jeszcze w tych rozgrywkach, także no, liczymy na pewno ciekawe spotkanie. Teoretycznie rzecz biorąc, patrząc na tabelę, no, teoretycznie faworytem jest Lechia, natomiast cóż, gospodarz też myślę nie odpuści łatwo tego meczu. Dziewiątkę, chodziliśmy mecz, ale bardzo, bardzo dużo biegaliśmy, bardzo dużo walczyliśmy i myślę, że to był główny właśnie klucz do tego, że awansowaliśmy. Jak my tam trzeba? Jest taki problem, żebyśmy przeprowadzili losowanie? No to tam nie tylko kamery. Thank you.
chrapek dzisiaj za karę. Nie je. Dzisiaj nie dostanie kolacji. No i prawdopodobnie będzie tak do jutra. Bez ciebie szło nam dużo lepiej jak z tobą. Strzeliliśmy 5 bramek, chciałem ci powiedzieć. Uważam, że gdybym wszedł na boisku, to skończyłbym ten mecz w regulaminowym czasie. Widziałem przy linii, że się gotowałeś, byłeś gotowy z boiska. Dziękujemy za wsparcie. Niech to będzie cały komentarz do tego awansu.